Szczęść Boże w pierwszą niedzielę Adwentu. Wielka niegodziwość zapanowała wśród ludzi. Dlatego nastąpił potop za dni Noego. Nawet gdy Noe budował arkę, nie uczynił tego w ciągu kilku miesięcy, ale zajęło mu to wiele lat. A społeczność patrzyła na niego jak na wariata, bo budował statek na pustyni. Ale nie przejęła się niczym. Skupiła się na swoich codziennych przyjemnościach. Skupiła się na zwyczajnym życiu, które upływało z dnia na dzień. Żenili się i za mąż wychodzili. Ci, którzy uważali, że to jest istota. Jedli i pili, uważając, że to prawdziwe życie. Lecz w tym niczym nie różnimy się od zwierząt, które także jedzą, piją i zajmują się swoim potomstwem. Bóg zesłał potop, bo zawiódł się ludźmi, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Zawiódł się człowiekiem, z którym pragnął się zaprzyjaźnić. Codzienność i przyjemności nie pozwalały koncentrować się na sprawach ducha, ani dostrzegać widocznych znaków Boga. Ponadto panowało zepsucie i zło moralne. Współczesny świat przypomina czasy Noego. Egoizm, egocentryzm, myślenie o sobie, przyjemności zmysłowe i brak troski o ducha. Brak przejrzystości i prawdy. Życie duchowe jest czuwaniem, oczekiwaniem, nadzieją. Jest przeciwieństwem bierności duchowej, apatii, lenistwa. Gdy nie ma wartości głębszych, duchowych, ich miejsce zajmą sprawy drugorzędne. Codzienne sprawy, obowiązki, troski, zmartwienia, lęki, a także radości, zmysłowe, przyjemności, namiętności, pokusy, grzechy. Jezus zaprasza nas do czuwania, do bycia gotowym na spotkanie z Nim. Czuwanie jest umiejętnością życia w teraźniejszości. Przeszłość jest ważna, bo to pamięć o tym, kim jestem. Przyszłość to nasz cel. Ale teraźniejszość to dziś i teraz jest naszą nową szansą, nową łaską. Paweł Apostoł woła do nas: rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Kiedy świadomie przyjęliśmy wiarę i zaczęliśmy ją rozwijać, wiele rzeczy było dla nas zaskakujących. Wieloma sprawami byliśmy oburzeni, wielu nie rozumieliśmy. Ale z każdym dniem, tygodniem, rokiem nasza wiara nabierała dojrzałości. Nastał również czas, kiedy uśpiliśmy swoją czujność, a do niektórych praktyk wdarła się rutyna. Staliśmy się ospali, mniej uważni, niezbyt czujni. Czujność wymaga wytrwałości. W przeciwnym razie nas zaskoczy jak złodziej. Czuwanie sprawia, że zbliżamy się do pierwotnego stanu stworzenia, kiedy Bóg tchnął życie w człowieka. Papież Benedykt XVI wyjaśnia, że czuwać to znaczy naśladować Pana, wybierać to, co wybrał Chrystus, kochać to, co On kochał, kształtować swoje życie na wzór Jego życia. Takim postępowaniem upodobniamy się do Syna Bożego. Nawet Izajasz o tym do nas mówi, kiedy zaprasza nas słowami: chodźcie, wstąpmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Adwent właśnie temu służy, by oczekiwać i czynić swoje życie dobrym. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, woła święty Paweł. Ze względu na naszą grzeszną naturę i codzienne problemy nie zawsze jest to łatwe. Dlatego mamy sakramenty i wspólnotę Kościoła, w której możemy schronić się tak jak Noe w swojej arce. Życie jest walką, ale to nie zawsze musi być walka na miecz. Możemy walczyć o życie, używając takich środków, które będą się podobać Bogu. I choć mamy przywieźć zbroję, to ma być to zbroja światłości. A tę możemy okazywać przez dobroć, szacunek i zrozumienie. Miecze mamy przekuć na lemiesze, bo dzięki lemieszom możemy przeorać pole, które nas wyżywi, da nam pokarm i pracę. Miecz zawsze niesie ryzyko poranienia i śmierci. Mieczem jest nasza niegodziwość. Kiedy człowiek zamiast docenić to, co ma, patrzy na to, czego nie ma, zabija w sobie wdzięczność i powoduje, że znika poczucie szczęścia. Zamiast na zasoby patrzy na deficyt. Czuwanie to podejmowanie decyzji bez oglądania się wstecz. Najwięcej naszego czasu właśnie tracimy na rozpamiętywaniu spraw, na które nie mamy wpływu. Dlatego to teraz jest tak istotne. Bo są dwa momenty, kiedy spotykamy się z żywym Bogiem. Teraz i godzina naszej śmierci.
I tak też modlimy się w pozdrowieniu anielskim. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Taki jest sens roku liturgicznego, byśmy przechodzili od śmierci do pełni życia. Byśmy zmierzali do pełnego poznania Jezusa. Z wielką siłą mamy rozpocząć nowy rok życia Kościoła, by obecny na tej drodze Duch Święty prowadził nas z wielką mocą, która ma nas upodobnić do Chrystusa. Oczekiwanie to pełna aktywność. Ani życie, ani wiara, ani łaska nie są niezmiennymi i nieporuszonym stanem. To raczej dynamiczny proces, który wciąga, zaprasza do rozwoju i zasmakowania w przygodzie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.